Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Tiguana. I to już odświeżonego Tiguana, bowiem ten dostał w zeszłym, 2020 roku, facelifting. I nie, to nie jest Tiguan R, pomimo iż mamy na całym aucie właśnie emblematy R. Nie wiem po co i dlaczego, ale wraz z liftingiem Tiguana, który zyskał nieco inne zderzaki oraz wzór lamp, zmienił się też pakiet Airline, który to już nie ma napisane na karoserii Airline, tylko jest sama literka R. Można się nieźle oszukać, bo w sumie różnica względem prawdziwej R-ki to inne hamulce, inny wydech i nieco obniżone zawieszenie. A no właśnie, wydech. W Airline to paskudna atrapa. Fuj. Ale gdyby nie atrapy i literki R, to Tiguan wciąż jest dość ładnym autem i może się podobać. Tylko ja miałem kolejny problem. Wcześniej wspominałem, że prawdziwa R-ka ma inne hamulce, które to są większe i mają zaciski w kolorze niebieskim. No cóż, jak się okazuje, Tiguan, którego testuję, też ma zaciski w innym kolorze, w kolorze rdzy. Otóż testowany egzemplarz ma dokładnie ten sam problem, który miałem w przypadku Formentora, z tym, że tam rdzawy osad był tylko na części tarczy, a tutaj jest on wszędzie. I nie, auto nie stało miesiąc na deszczu pod chmurką, tylko ciągle było użytkowane, ja go ciągle garażowałem, codziennie jeździłem, a test nagrywałem ostatniego dnia, jak go użytkowałem. Zresztą, tego nalotu nie pozbędziemy się podczas jazdy, bo on nie jest na tarczy, gdzie zetrą go klocki. To jest ewidentnie wada. Zresztą, po moim ostatnim teście Formentora zgłosiło się do mnie kilka osób, że też mają taki rdzawy osad na hamulca w swoich Volkswagenach. Moim zdaniem wygląda to bardzo słabo. To lepiej przejdźmy do bagażnika. Tutaj Tiguan ma się czym pochwalić, bo kufer ma aż 615 litrów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Niestety ten wynik nie jest prawdziwy, bo taką pojemność, owszem, da się pewnie uzyskać, ale tylko jeśli przesuniemy fotele maksymalnie w stronę kierowcy, czyli o 18 cm oraz wywalimy koło zapasowe. Bo bez przesunięcia pojemność bagażnika to 520 litrów przy założeniu, że nie mamy właśnie koła zapasowego. A mój egzemplarz miał koło zapasowe i chyba w Polsce nie da się w ogóle wziąć wersji bez koła zapasowego, więc realnie kufer ma 400 litrów. Czyli te 615 litrów to niestety chwyt marketingowy. Oj, nieładnie. Tylną klapę można oczywiście położyć. Poza tym w kufrze znalazłem trzy haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę i boczne przegródki na jakieś mniejsze przedmioty. To pora usiąść do tyłu, gdzie tak jak mówiłem, kanapa jest regulowana. I to regulowana jest na długość, a także i oparcie. I co ważne, nawet jak maksymalnie przesuniemy ją do przodu, to wciąż mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni na nogi. Bardzo mało, ale się mieszczę. Na głowę również mam dużo wolnej przestrzeni, a z tyłu mamy podłokietnik z miejscami na poje, oddzielne nawiewy oraz złącze. USB z tyłu też może być, ale to jest opcja za 440 zł i ja jej niestety nie miałem. Dobra, to siadamy z przodu. W zależności od opcji mamy albo elektryczne, albo manualne fotele i w tym egzemplarzu są akurat te drugie. Fotel bardzo łatwo ustawić, tak samo jak i kierownicę oraz co ważne, mamy regulowany podłokietnik. Bardzo miło. Tiguan po lifcie dostał też nową deskę rozdzielczą, a raczej odświeżoną. Nowości to nowy ekran od multimediów, nowa kierownica oraz nowy panel klimatyzacji. Niestety, do wszystkiego mam uwagi. O ile kierownica sama w sobie wygląda świetnie, jest gruba i dobrze leży w dłoniach, tak dotykowe przyciski na niej są bardzo słabe. Niektóre smyramy palcem, niektóre przyciskami, a one dodatkowo tak jakby lekko wibrują. Ciężko się to obsługuje na czuja, bez odrywania wzroku no nie potrafiłem tego robić. To samo tyczy się panelu klimatyzacji. Niby wygląda lepiej i nowocześniej, ale znowu ma same dotykowe przyciski, które są niewygodne w obsłudze i się palcują. Palcuje się też ekran, który działa czasami z takim lekkim opóźnieniem. Reakcja na dotyk jest bardzo dobra, tylko jakby system czasami klatkował. W ogóle też nie podoba mi się ta ramka od ekranu, która jest innego plastiku niż ta druga ramka, przez co ekran wygląda nieco jak niefabryczny. Jeśli myślicie, że to koniec wad, to posłuchajcie tego. Tak, kierownica podczas kręcenia skrzypi i to zarówno na postoju, jak i podczas jazdy.
Początkowo myślałem, że może coś się źle ustawiłem, że źle dosunąłem, albo coś mi tam wpadło. Nic z tych rzeczy. I kilka tygodni później jeździłem Arteonem Shooting Brake i kierownica tak samo skrzypiała przy skręcaniu. To jest jakaś wadliwa seria moim zdaniem i doprowadzało mnie to do szału. No dobra, to z wad, to by było na tyle. Teraz skupmy się na zaletach. Tiguan w opcji może mieć cyfrowe zegary, które mogą wyświetlić masę danych i wydają się nieczytelne. Na szczęście da się je mocno spersonalizować i po dłuższej chwili da się do nich przyzwyczaić. Ale jak ktoś ich nie chce, to te analogowe są naprawdę bardzo ładne i czytelne. Takie klasyczne jak to w Volkswagenach. Tak samo jak i pozostałe materiały są naprawdę w porządku. I co ważne, nie ma piano black na elementach, które ciągle dotykamy. Tak wiem, na panelu od klimy i kierownicy są, ale one są jakby ogumowane jeszcze i nie wyglądają jakby się miały zaraz porysować, tylko się mocno palcują. A w koło skrzyni mamy taki piano grey, bo jest on szary i wygląda dużo lepiej moim zdaniem. A, i delikatnie skrzypi ten element nad skrzynią biegów, ale na szczęście podczas jazdy jest cisza, a nikt normalny, chyba poza mną, pewnie go nie będzie tak szarpał. Tiguan ma też mnóstwo schowków, w tym nawet szuflady pod siedzeniami. No poważnie, tutaj tego jest bardzo dużo i to szanuję. W rodzinnym aucie to bardzo ważne. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę, bo tutaj sporo zmian. Po pierwsze, po lifcie doszły dwie ważne pozycje. Jedna to hybryda typu plug-in, a druga to sportowy wariant R o mocy aż 320 koni. Oj, tego drugiego to bym przetestował. Ale poza tymi silnikami, Tiguan wciąż ma bardzo dużą gamę silnikową, w skład której wchodzą m.in. benzyny turbo doładowane 1.5 oraz 2.0 TSI, a także i diesel 2.0 TDI. I ja właśnie do testu wybrałem diesla 2.0 TDI o mocy 200 koni. Czyli mamy 200 koni oraz 400 Nm dostępnych już od 1750 obrotów. Tak ta jednostka brzmi. Czyli no taki typowy diesel, chociaż kabina jest nieźle wyciszona i klekot nie jest uciążliwy. I wraz z tą jednostką, czyli najmocniejszym dieslem, Tiguan występuje tylko i wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów DSG o 7 przełożeniach oraz napędem na 4 koła 4Motion. I producent nawet podaje właściwości terenowe z kątami natarcia, zejścia czy rampowym. Nie są to fenomenalne wyniki, ale też Tiguan, no przecież to nie jest auto terenowe, tylko SUV. Ale i tak miło, że producent podaje takie dane. Szkoda tylko, że skrzynia DSG wciąż posiada opóźnienie. Delikatne, ale posiada. Zresztą, zobaczcie sami i ocencie. A i w sumie nie powiedziałem, ile mamy do setki. Otóż 200-konny Tiguan powinien pierwszą setkę zrobić w 7,5 sekundy, co ja oczywiście zweryfikowałem. Faktycznie, równe 7,5 sekundy. Choć jak mam być szczery, to spodziewałem się kapkę lepszych osiągów, zwłaszcza elastyczności. Nie jest wolno, ale mówię, liczyłem na nieco więcej, zwłaszcza, że silnik jest naprawdę mocny. Nie zawiodłem się za to na spalaniu. Auto pali mało i to nawet w mieście, gdzie oscylowałem koło 8 litrów, co jak na tak duże auto i w miarę mocne auto jest bardzo ładnym wynikiem. Na trasie przy 140 Tiguan spalał mi 7,5 litra, a jak jechałem ciągle 90, to miałem 4,8 litra. Bardzo ładnie. Bak paliwa ma 58 litrów. Sama jazda Tiguanem jest też w miarę przyjemna. Auto, jak to na Volkswagena przystało, jest zwarte i nieco sztywne, ale nie przesadnie. Skrzynia biegów bardzo gładko zmienia biegi, a momentu i mocy no nie brakuje. Choć jak mówię, nie czuję się, że ma się aż 200 koni. Niestety, podczas jazdy przytrafiła mi się wizyta w serwisie, bo pojawił się check engine. Problem został rozwiązany po 30 minutach, błąd po prostu skasowano. Serwisant poinformował mnie, że jest akcja serwisowa i czekają na nową część. I niestety, ten błąd może się pojawić, ale nie szybciej niż w przeciągu 2 tygodni. Niestety, pojawił się po 2 dniach ponownie i tak samo szybko jak się pojawił, tak samo szybko zniknął. Czyli jak zgasiłem auto i odpaliłem je po kolejnych kilku godzinach,
to problemu nie było. Dziwna sprawa, no ale mówię, serwis wie o tym i wie, w czym jest problem, zamówił tą część, ale jest problem z dostawą. Pora więc na cennik. W cenniku, jak zaraz zobaczycie, są przekreślone ceny, bo obecnie na Tiguana Volkswagen daje 15 tysięcy złotych rabatu na każdy model. Ja jednak będę podawał ceny bez tego rabatu, bo nie wiem, jak długo potrwa ta promocja. Tak więc najtańszy Tiguan z silnikiem 1.5 TSI, napędem naprzód i skrzynią manualną kosztuje 127 590 zł. Najtańszy diesel 2.0 TDI, 150 koni, też z manualem, to wydatek 136 590 zł. Jeśli ktoś chce diesla, jak testowanego, to musi wyłożyć na stół minimum 184 390 zł. Testowany egzemplarz był jednak nieco doposażony i jego cena końcowa wyniosła 214 540 zł bez rabatu. Wyposażenie dodatkowe widzicie obecnie na ekranie. Aha, i rabat w przypadku tego testowanego egzemplarza wynosił 8000 zł, bo w chwili konfigurowania tego egzemplarza do parku prasowego, no taki był po prostu rabat. Dziś cena końcowa byłaby nieco mniejsza. Jest drogo, ale to nie jest największy problem poliftowego Tiguana. Podsumowanie może być tylko jedno. Mocno zawiodłem się poliftowym Tiguanem. Po pierwsze, literki R na całym aucie, pomimo iż to nie jest R, a Airline. Po drugie, mamy atrapy wydechów, które niektórzy pewnie akceptują, tak samo jak i pakiet Airline z literami R. Są różne gusta i ja to rozumiem i szanuję. Zresztą, przecież można nie brać pakietu Airline i te problemy znikają. Ale nie ma usprawiedliwienia dla rdzy na wszystkich hamulcach oraz skrzypiącej kierownicy podczas kręcenia. No tego nie można akceptować. Po prostu nie. Tak samo, jak i realna pojemność bagażnika znacznie odbiega od deklarowanej, a na domiar złego pojawiło się pełno dotykowych przycisków, które ciężko się obsługuje i wszędzie zostają ślady palców. Nie wspominając już o błędzie check engine, który również miałem podczas testu. Oczywiście, auto ma zalety przedlifta, czyli wciąż jest bardzo przestronny dla podróżujących, wygodny, ma niezły napęd 4x4, dużą gamę silników i wciąż mocnego diesla w ofercie, który mało pali. Jednak wad jest znacznie więcej i przysłaniają one zalety. Nie polecam poliftowego Tiguana, przedlift był znacznie lepszy. Cześć!